Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torys152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, byłam w Jarkandarze zrobić parę rzeczy, mianowicie wydałam sobie punkty nauki u naszego maga Ognia Wulwiasa, czyli 20 punktów w żyćko. Mamy więcej pieniędzy, ponieważ pootwierałam syf z ekwipunku. Nie robiłam handlu na razie, bo uznałam, że to będzie raczej na razie zbędna sprawa. I przeczytałam sobie, właśnie miałam zagrać z Francisem w kości. Niestety nie jest to możliwe. Możliwe, że już tego questa zepsułam, ponieważ gdy Francis, jakby odkryliśmy, że on robi taką szachtę, jeżeli chodzi o pracę, że tam przekupstwo jest i tak dalej, to on teraz nie chce podejść w ogóle do stołu z kośćmi. Może w czwartym rozdziale się to naprawi, może nie, najwyżej nam to zadanie tutaj się zepsuje. Jestem pod gospodą Hanny, ponieważ zadanie Stara Zbroja Paladyna mamy tutaj, żeby się do niej właśnie zwrócić. I dzisiaj się zajmiemy tym questem oraz zajmiemy się rudą dla króla. Także zagadajmy z Hanną na sam początek odcinka. Można cię o coś spytać? Oczywiście. Co chciałbyś wiedzieć? Komu z mieszkańców Khorinis chciałabyś dać nauczkę? Dlaczego pytasz? Cóż, mógłbym ci w tym pomóc. Cóż, jeśli już pytasz, to w mieście jest tylko jedna taka osoba, Valentino. Co masz przeciwko Valentino? Nienawidzę tego aroganckiego chwalipięty. Obraża wszystkich i wszyscy mają go dość. Święcie wierzy, że nie można mu się oprzeć i dlatego zaczepia każdą kobietę, którą spotka. Więc oczywiście nie zaszkodzi sprowadzić go na ziemię. Nie znam za dobrze tego Valentinę. Może inni nie mają o nim tak złej opinii. Cóż, więc musisz poszukać takiej osoby. Nie znam nikogo, kto lubiłby Valentinę. Porozmawiaj z nim choć raz, a od razu poznasz, co to za typ. Dobra, no to zobaczymy, czy Valentino siedzi tutaj na placu. Bo szczerze nie mam pojęcia, gdzie on się teraz tutaj znajduje. Czy tutaj w ogóle ludzie są? Są. Dobra, czyli on powinien tutaj pewnie gdzieś sobie stać. Albo i nie. Możliwe, że jest u siebie w domu. Stara zbroja. Musimy go poznać. Możliwe, że jest u siebie w domu. Ty, a może on siedzi w karczmie? Znaczy, w sumie nie wiem, dlaczego miałby tutaj za dnia siedzieć, ale może tu być? A Koragon? Może z tobą mogę pogadać? Niestety nie. Podejrzewam, że on jest u siebie w domu, bo skoro go nie ma na placu, to musi gdzieś być. Chyba, że został w chałupie, w której był wcześniej. Ale to by było już naprawdę dziwne. No nie wiem, w sumie tu jest bus. Nie pamiętam też, która chata jest Valentino. Na pewno nie ta. Możliwe, że ta była Valentina. Tu jest obywatelka zwykła. Tak jest. Ej, kim jesteś? Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle tylko ta paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak. Lekkoduch i bawidamek. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują. Wygląda na to, że trzeba cię nauczyć dobrych manier. Nic mnie to nie obchodzi. Możesz mi nawet dać wpysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą po kres swych dni. No wiadomka, dobra. Hanna miała rację. Trzeba by znów pogadać z Hanną, jakby to zrobić, tak? No podejrzewam, że on nam każe podpierdzielić mu do kufra, nie? No my wiemy, gdzie jest jego kufer. To nie jest jakieś odkrywcze. Przebiegnijmy się szybko do Hanny. Bo już straciliśmy 5 minut odcinka, a nie wiem, jak nam pójdzie w tej kopalni.
Także sprężmy się troszeczkę, bo fajnie by było dzisiaj to pozamykać i już wybyć z Corinis. Valentino to naprawdę skończony dupek. A co ci mówiłam? Mam starą zbroję paladyna, którą chciałbym mu podrzucić. Czy masz pomysł, jak to zrobić? Valentino zawsze nosi przy sobie klucz do swojego kufra. Prawdopodobnie to w nim przechowuje wszystkie swoje skarby. Jeśli dostaniesz się do jego domu w górnej dzielnicy miasta, możesz włożyć zbroję do jego kufra. Mhm. Tak właśnie myślałam. Pytanie, czy chodzi o ten kufer, który jest zamknięty. Tam za ścianą. Bardzo możliwe. Niestety nie pamiętam, jak się tam dostać do tego kuferka. List perfumowany. To ciekawe zresztą. Serio? To nie ta lampiona była? Aha, bo Valentino już tu nie ma. To chyba była ta lampa. Zobaczmy ten list. Najdroższy Valentino, dlaczego nie chcesz więcej się ze mną widzieć? Dlaczego mnie unikasz? Mój wujek twierdzi, że masz nową dziewczynę, ale nie mogę w to uwierzyć. Przysięgaliśmy sobie wieczną miłość. Skontaktuj się ze mną, bardzo za tobą tęsknię. Twoja zawsze kochająca Grita. Myślę, że kradzież... nie mam klucza. Bez nie. Właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dobra, to Valentino już na 1000% jest teraz na placu. Oczywiście, że jest. Tylko, że nie mogę go okraść z klucza. Czy ja ten klucz powinnam mieć, a go nie mam? Nie wiem, zajrzyjmy jeszcze na chwilę do Grity, bo jestem ciekawa, czy ona coś ma do powiedzenia odnośnie tego listu, czy nie. Nie. Kurde, niedobrze, bo... Powinniśmy móc otworzyć ten kufer, a nie możemy. Chyba, że jakimś cudem klucz gdzieś leży w domu, ale tak to bym go już chyba podniosła. Ewentualnie można zerknąć właśnie... A nie, bo tutaj nic takiego nie ma. Niedobrze. Może trzeba by było go jednak pobić, co? Ty tam są, że... Aha, dobra, nie. Może by go trzeba było jednak pobić? Czy ja mogę... Nie, bo ja nie mogłam z nim w ogóle pogadać, tak? Czy mi się wydawało? No nie, nie mogłam. A co się stanie, jak zacznę go bić na oczach wszystkich? Czekaj tylko, ty gni... Okej, strażnik mnie bije, ale on ma klucz. Najwyżej zapłacimy grzywnę u Andre. Ewentualnie... Czy wy coś... Tak, oni to widzieli. Najwyżej zapłacimy grzywnę. Niczego tu nie znajdę. Idę od razu do Andre zapłacić. zobaczymy, ile mi każe dać. Aha, kompletnie nic, czyli... Okej, dobra. To pierdzielę w takim razie. To idziemy od razu... po... ten. No nie mogłam go okraść z tego klucza. Wiem, że mogłam go pobić kiedy indziej, ale trochę mi się spieszy. A pieniędzy mamy i tak zbyt wiele, więc... mało ważne. Ja sobie wezmę wszystkie rzeczy i tak od niego. Ale podrzucimy mu starą zbroję. Pytanie tylko, gdzie ona będzie. To jest trochę problem akurat. To będzie pojedynczy item, chyba że będzie trochę wyżej może. Dobra, dałam tą starą zbroję, bo już się... Tak jest. Podrzuciłam zbroję do kufra. Nie no, stary, w ogóle na czym ty się zastanawiasz? Valentino jest do dupy. Idziemy do Andre. Podejrzewam, że będę musiała jednak zapłacić jakąś grzywnę. Nie uwierzę w to, jeżeli nie. Ale trudno.
Stać mnie na grzywnę nawet, kurde, za 10 osób. Cześć. Muszę o czymś powiedzieć. Tak. O co chodzi? Mieszkaniec miasta, Valentino, potajemnie przechowuje stary pancerz Paladyna. Co? A to nikaczemnik. Gdzie on go trzyma? O ile mi wiadomo, w kufrze swojego domu w Chorinis. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Jak tylko znajdę czas, zajmę się tą sprawą. Tak czy owak, przyjmij trochę złota w nagrodę za to, że mnie powiadomiłeś o tak haniebnym naruszeniu prawa. Dobra, zadanie się zrobiło? Tak jest. Powiedziałem, że Valentino ukrywa stary pancerz. Mam nadzieję, że ten czyn nie przybliży mojej duszy do Królestwa Beliara. No raczej nie. Znalazłem sakiewkę ze złotem. Tak, znalazłam, ale już ją otworzyłam. Więc elo. Dobra, no to... To ruszamy w takim razie do kopalni. Trochę się cykam. Ale powinno być dobrze. Do przełęczy się tepniemy. No i ruszajmy. Raz się mnie ktoś pytał właśnie w komentarzach, gdzie jest ta kopalnia. No to jest przejście do Górniczej Doliny. Była przecież zawsze mowa w dwójce, że przechodzimy przez zawaloną, opuszczoną kopalnię. Ona tutaj też jest zawalona w sumie właśnie, tylko możemy się przez nią normalnie udać. Tutaj są drzwi. Ja mam klucz od Granta tutaj, więc możemy wejść do środka. Na 1000% uda nam się tutaj wbić poziom. Jak widzicie, tu są szkielety. No chodź. Zresztą nie tylko szkielety się tutaj znajdują, tu jest od groma przeciwników. Takich jak na przykład opętane pełzacze. Zresztą nie tylko. Bo są też inni przeciwnicy, na przykład ci wysłannicy Cali Ciemności. Także warto tutaj uważać. Okej, zebrałam skrzynię. Tutaj też możemy bryłki pozbierać, tego typu rzeczy. Nie powinno nam to zająć dużo czasu. Szczególnie, że mamy silnego bohatera. Najgorsi będą ci wysłannicy tam trochę dalej. Okej, wodną pięść mam. Dobra, zapiszmy się, bo powoli wchodzimy w ten obszar, który jest... No, już go słychać. Ale to są chyba ci słabsi, no właśnie. Kościani wojownicy. Przynajmniej on się tak trochę... bił ze mną jak taki leszcz. Zauważyliście? Czy tylko mi się wydawało? No, nie wiem, jakby... Kurczę, no ciężko powiedzieć. Właśnie, w ogóle też byłam w Jarkendarze wykopać sobie złoto. Dobra, bo tutaj nie ma co się martwić tymi przeciwnikami w ogóle. Właśnie, są też bryłki złota. Ja nie wiem, czy mi się chce je kopać. Tak w sumie. Wydaje mi się, że chyba nie. Szkoda, że wiecie, jak na przykład jesteśmy mistrzami, to nie możemy sobie, wiecie, po prostu kliknąć, że... Wiecie co, zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że po prostu tych... Nie no, są tutaj normalnie. Oni biją mocno, ale za bardzo nie umieją się posługiwać bronią. Także jak dla mnie spoko, bo nam szybko pójdzie na tym. I jeszcze dzisiaj, jak może się udać, że zmienimy poziom nawet. Znaczy poziom, rozdział, sorry.
Ktoś wyciągnął broń. Chyba z dołu szkielet. Gdybym ja się tym jakoś tak bardzo przejmowała. Tam możemy zejść. Tu możemy przejść. To jest trochę rozległa ta kopalnia, ale... Czy jakoś bardzo, to raczej nie. Dobra, bo ten kościany mnie trochę... Wolę najpierw jego załatwić, nie? Nie, wiecie co? Po prostu ja dochodzę do wniosku, że ja kompletnie źle sobie zrobiłam postać za pierwszym razem, jak grałam, bo faktycznie wtedy miałam problemy z tymi wszystkimi przeciwnikami, a teraz nie mam żadnych. Część osób nawet uważa, że się za prosto gra. Nie uważam, tak? Znaczy się... Może inaczej. Ja się z jednej strony cieszę, bo przynajmniej... Wiecie, nie mamy żadnych kłopotów większych. Przeciwnicy nam jakieś tam, jacyś tam do wody wpadli. Dobra, bo... O, siema. Zgubiłeś się, rozumiem. Dobra, wyleczmy się trochę, bo jesteśmy naddraśnięci. Mamy poziom, więc też przed wypłynięciem jeszcze to zrobimy. Myślę, że na razie na Tamorę się na przykład pchać nie będę, bo tam akurat mogą być problemy, jeżeli chodzi o przechodzenie. Szczególnie, jeżeli się typniemy do samego środka Tamory. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. O kurde, udało się. Duża błyskawica, wytrychy, tytoń i srebrny pierścień. Jeszcze też polecimy do Abuina, bo jestem ciekawa, czy po wyzwoleniu miasta będzie miał dla mnie coś nowego. Placucha, walłam sobie. Gdzie mój kryt nagle jest? Nie wiem. Tam się dało zejść po drabinie. Ja oczywiście wybrałam drogę bez drabiny. Tak jak mówię, już złota nie będziemy, myślę, że wydobywać. Tam można gdzieś popłynąć. Przynajmniej tak to wygląda. Przebiegnijmy się. Okej, to jest tutaj. W porządku, to mogę od razu nawet tędy się przejść. Wiecie co, spróbujemy popłynąć. Nie wiem, co nam to za bardzo da. Okej, tu jest jakiś tunel. Możliwe, że wypłyniemy sobie... Okej, tutaj nawet warto wpłynąć, bo tu mamy te skrzynki z rudą. Aha, dobra, jesteśmy w tym miejscu. I widzieliście, jak mu się chamsko życie odnowiło? Dobra, ja na razie tutaj sobie załatwię tych gości. No chodź. Przestań się bronić. Dobra, tam tylko ich brońki pospadały. To już nie będziemy specjalnie za nimi łazić. Tu sobie zbierzemy. Tak jak mówię, nie kopię na razie tego, bo i tak mam dosyć sporo bryłek złota. Ciekawi mnie, ile mamy skrzyń z rudą. I którędy by teraz najpierw się przejść. Dobra, tu jest przejście do Górniczej Doliny. Gra nas tam jeszcze też na razie nie wpuści. Lewo nie. Prawo, 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 lewo, prawo, 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 lewo, lewo, lewo.
Dobra, jeszcze bryłki złota, jeszcze te monetki stare. Tak naprawdę to jesteśmy już niedobrze. Bohater mi się teraz zbagował, prawda? Tak, ja wiem, że nie powinnam wchodzić do Górniczej Doliny, tylko że tam był mieszek i chciałam go zebrać. Okej. No jak widzicie, gra nas tutaj cofa. A to jest zbugowane. Prześpimy się, żeby potem nie było, że wiecie, ja cheatuję. No cheatuję, bo gra mi nie dała innej opcji. Aż muzyka nawet nam zniknęła. No i tutaj już możemy w sumie wyjść znowu z tej kopalni. Zaraz sobie jeszcze przeliczymy, czy na pewno mamy odpowiednią ilość rudy. Ale wydaje mi się, że jak najbardziej. Zombiaku! Co my tu mamy? Płyty pancerza. No i dobra, i tutaj mamy bryłki złota, tam już żeśmy byli, tutaj też mamy bryłki złota i teraz sobie wychodzimy właśnie w tym korytarzyku. No to co, wybywamy stąd, tylko zerkniemy na skrzynię. Mam 12, czyli tyle, ile powinno być. Możemy lecieć. Czyli tak, pójdziemy sobie... Która jest godzina w grze? 14. Dobra. Wyjdziemy stąd. Pójdziemy najpierw, myślę, że do Gerno... Nie, najpierw do Abuina pójdziemy. Zobaczyć, czy ma dla mnie coś. Coś dla mnie może mieć. Jestem ciekawa, jak tam panowie tutaj... obrażeni dalej, okej, okay, obrażeni. Rozumiem. Niech sobie będą obrażeni, nie mam żadnej kary. Abuin, masz coś dla mnie nowego? Nie. Możesz mi tylko pokazać swoje towary. Masz dużo czerwonego pieprzu. Myślę, że weźmiemy sobie wszystkie od ciebie ten pieprz. No i dobra. I teraz przyjrzyjmy sobie na szybko dziennik. Droga do Górniczej Doliny. Nie powinienem teraz wchodzić. Być może jeszcze przyjdzie mi wrócić na Korinis, a wtedy będę mógł zajrzeć. Gildia Złodziei to na razie nie dotkniemy. Musimy iść na Albatrosa. Francisa chyba się popsuło zadanie. Ruda dla króla mamy. Potężna broń to dopiero w 4 rozdziale, albo i nawet 5. Towarzysz broni to i tak w 4. Złoto piratów. To możliwe, że się uda zrobić teraz nawet. Ważne zadania, poszukiwanie Xardasa, pradawna, bla 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 bla. Syn marnotrawny, paladyn, okej. To ruszamy się jeszcze przespać na chwilę, żeby nie było, że sobie zcheatowałam życie i manę. Także do hotelu Hanny. A mogę ci powiedzieć, że Valentino już siedzi? Nie. Masz to kompletnie gdzieś. Jestem ciekawa, czy Gilda Złodziei, chociaż nie widzieliśmy, że się nie przeniosła na dół. To co, do świtu. I teraz szybko teleporter. Na wysepkę z waranami. Najpierw do Wulwiasa, a później... Chociaż wiecie, co jeszcze mogłabym zrobić? Mogłam sobie jeszcze porobić rzeczy stałe, ale chciałam to robić poza odcinkiem. Nie zrobiłam tego na razie, więc zostawmy to tak jak jest. Zwiększyć moc życiową. Damy sobie plus 40 do życia. Chcę zwiększyć. I możemy ruszać stąd. Niech no. F10. Zrobię sobie jeszcze takiego stałego sejwika gdzieś tutaj. I ruszamy. Niewiele rudy nam przyniosłeś. To nic, na jakiś czas królowi wystarczy. Wszyscy jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Weź to w charakterze nagrody. Już możemy odpłynąć z Korinis.
Zrobiłeś wszystkie niezbędne zadania, z którymi tutaj przypłynęliśmy. Więc jeśli jesteś gotów, możemy udać się w drogę. Kurde, wiecie co, bo jeszcze nie zrobiłam jednej rzeczy. Jeszcze nie byliśmy w jednym miejscu, żeby wybić sobie moby. Więc szczerze, zanim wypłyniemy jeszcze dzisiaj, to zrobimy. Bo nie chcę zostawiać tego miejsca, dlatego że potem się tam znowu porespi cholerstwa. Nie byliśmy jeszcze tutaj. Po tej stronie się przejść. A tutaj będzie sporo przeciwników. Jak sobie przejdziemy tędy. Tutaj na górę też można wejść, co ciekawe. No właśnie, tu też są moby. Gorzej to są te jadowite, one mnie zatrują. No kurdele, co jest? No i właśnie tutaj by jeszcze wypadało się przejść. I zebrać wszystko, co się da. Tam na dole właśnie jest kupa drzewców. Tu się da wejść na górę, tam się da wejść, tutaj, tam, siam i wszędzie. Tutaj na przykład właśnie szczaw królewski do zebrania. O cholera. O nie. Fuck my life, F12. Nie wiem, gdzie się zapisałam oczywiście. Przed powiedzeniem. Tak. Czy możemy odpłynąć? Możemy. To jeszcze raz. To wiecie co? Nawet możemy iść sobie z latarni morskiej chyba. Nie wiem, czy nie będzie nam wygodniej. Bo to jest to przejście tutaj przez las. Konkretniej tędy się schodzi. Również. O matko, kamienie. Tutaj się właśnie schodzi tędy. Więc przyjdziemy sobie od strony wody. I potem sobie ogarniemy tam, aż żeby dojść. Przed nami kawał drogi, no ale... Tutaj jednak też jest kawał expa jeszcze w tym miejscu. Warto to nadrobić. Dobra, już trudno. Niech mnie pozatruwają nawet. Ja tutaj tylko przyszłam po ekspowisko, nie? Nawet możemy trochę z kuszy postrzelać. No dawaj. Proszę cię, no. Dobra. Dzięki temu się trochę uwolnimy od oparów. Byłam też u Bospera poza odcinkiem i zauważyłam, że on na razie nie chce ode mnie skupować skór, czyli podejrzewam, że w czwartym rozdziale dopiero będzie chciał to robić. Ktoś broń wyciągnął, czy to była moja broń? Moja. No więc tutaj jeszcze sobie pochodzę. Po tym nadbrzeżu. Ten topielec jest baget. Spróbujmy. Okej. Okay. Nawet mi się nie chce tego zbierać już, ale... Dobra, bo on ma... Dobra, szybciej. Nie chcę tutaj całego dnia spędzić. Zauważyłam też, że jak odpowiedni zasięg mamy, wiecie, jesteśmy oddaleni od takiego topielca, to nam obrażeń nie zadaje. Ale to jest rzadkość, żeby nam jednak nie zadał tych obrażeń. No proszę cię.
No i tu się też już zaczynają te drzewce właśnie. No chodź. Chodź, chodź, chodź. Trochę się pomęczymy z nimi, ale... będzie warto. Okej. Tutaj nawet za bardzo widzę, że nie ma roślinności dla nas. Nie dostałam expa, bo się utopił. Czajcie tą niesprawiedliwość? Dobra. Tutaj nawet jak widzicie nie ma roślin, także to taki teren. Ciekawe. Nie wiem ile jeszcze nam zostało drogi. Ale chyba jeszcze kawałek. Dobra, jak na razie same jadowite topielczyki. Jeszcze jeden szczaw królewski jest do znalezienia. Także trzeba będzie się wrócić do tego jednego miejsca, gdzie nie wzięłam. Dobra, jeden drzewiec jest tylko. No, dawaj. Okej. Okay. Już kolejny mamy procent do kolejnego poziomu bliski. Dobra, bo ten tu na mnie mruczy, tam jest kolejny. Ustrzelę cię, czy tak nie za bardzo? Dobra, weźmiemy drzewca na klatę. Chodź tu. Chodź, nie widzisz mnie? No chodź, bo nie chcę tego topielca brać na siebie. Powiem wam, że ledwo się udało odsunąć. Dobra, no niestety mnie przytruł, ale to nic. Okej, to możemy wejść teraz wyżej. Czyli tędy się przejść. Podobno też będziemy w stanie się uodpornić z czasem na te ich strzelanie w nas. O, już wróciliśmy sobie tu. Okej, tu mamy ich jajka, już widać. No, mi się wydawało, że ten teren jest, wiecie, rozleglejszy, w sensie, że tutaj było więcej tych przeciwników. Może mi się jednak wydawało. Możliwe. Tam zejdę zaraz, na dół. Nie, to dobrze, to fajnie, bo sprawnie nam to poszło. A to ten szczaw królewski to gdzie był? Tutaj chyba były, nie? A nie wiem, w sumie. To takie istotne jest, w sumie chyba nie. No i dobrze, tu żeśmy byli, tam żeśmy byli, tu jest szaf królewski, nie wiem czy to był ten, czy to był inny, tam na górę, czy da się wejść, nie wiem. Ale i tak jest miło. Zróbmy save'a, żeby się nie wywalić nigdzie na zbitą twarz i zobaczmy jeszcze na szybko, czy czegoś nie ominęłam.
Tu było to przejście, co nie? Ach, tutaj się wchodziło, dobra. Te paprocie trochę robią krzywdę i mamy kolejny szczaw królewski. To jeszcze byśmy się... Ciekawa jestem, czy tam da się wejść na górę. Możliwe, że się jakoś da. Jeszcze bym się cofnęła. Okej, do wody. No może być do wody. Jeszcze bym się cofnęła tam wyżej. Chociaż chyba lepiej by było z siedliska goblinów się tam przejść. Bo tam też był gdzieś szczaw królewski, którego jeszcze nie wzięliśmy. Także do siedliska. I się kawałek wrócę. A propos, bo tutaj mi ktoś powiedział, że być może przegapiłam ten stół do robienia. O, to jest stół alchemiczny. Moglibyśmy sobie zrobić stałe mikstury. A co mam z wysłannikami? Aha, z Lordem Baldwinem mam pogadać. No dobrze. Sprawdźmy, ile mamy stałych rzeczy. Goblinich jagód to wiem, że mam od cholery. O, proszę bardzo, eliksir do many się przyda na pewno. Jeszcze Uzurisa mogłam jeden kupić, bo miał. Ale tak, jeszcze nowszy hełm moglibyśmy chyba zamówić. Zamówić, kupić. Dobra, bo trochę mnie coś chrypa bierze. Mamy smoczych korzeni 3. Szczawi królewskich mamy 8 i goblinich jagód mamy 20. No to w sumie eliksir siły zrobimy sobie może ze 3 faktycznie, żeby wykorzystać smocze korzenie. Ewentualnie 2. Jeden smoczy korzeń sobie zostawię, bo może się do czegoś przydać. Chociaż w sumie chyba nie. Najwyżej będziemy potem kminić. I 5 eliksirów zręczności sobie zrobię. Jeszcze na siłę możemy zrobić inne rzeczy. Mianowicie możemy ugotować sobie na przykład kompot z gruszek i tego typu rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że już nie mam więcej. Tak jest. Tak to wygląda, to dajmy sobie tę siłę i zręczność. Fajnie. Okej. No i jak znajdziemy jakiś garnek, to przy okazji się ogarnie inne rzeczy. Zobaczmy, czy tutaj faktycznie był stół do robienia strzał. Na pewno jest stół do garbowania, bo widać. Ale czy był stół do robienia strzał, to chyba nie było. A ile mamy bełtów? Bo to jest ważne. Nie wiem, czy mi starczy, bo jest zadanie na bełty. Ja mam zaostrzoną tą moją broń, bo to jest ważne. Tak jest. Okej. Dobra, to się przejdźmy na szybko. Do tego jednego miejsca. Kawałek się musimy cofnąć, ale tędy mimo wszystko się wygodniej cofa, niż że jakbyśmy mieli iść od osady rybackiej tędy. Bo to chodzi o taką jakby a la półeczkę skalną, czy takie zbocze bardziej. Niżej to było. Aha, tam się golem odrodził. To już go zostawię. Niech sobie żyje sam ze sobą. My przejdziemy sobie tędy. I to chodziło o te zejście tutaj, po tym zboczu. Tylko pytanie, jakby tam zejść, żeby się, wiecie, nie zabić, nie? Nie wiem, spróbujmy na przykład tędy zeskoczyć jakoś. Nie no, tędy to się zabije.
Ty, a może od tej strony by poszło lepiej z tym zeskakiwaniem? No w teorii jestem tutaj, gdzie chciałam właśnie. Tylko, że to było tam wyżej chyba. No i tu będzie kłopot, żeby się dostać. Chyba, że jakoś tędy wejdę. No halo. Nie uwierzę w to, że tu się nie da wejść. Okej, dało się. Udało się nam nawet. Tylko, że to było tam jeszcze wyżej. No i, no widzicie, tam jest. Chyba, że... No jak ja bym była... Ja bym tu wlazła tędy. Kurde, no wlazłabym jak byk. Wiecie co, a weźmy się wczytajmy może. Jestem na mostku, to jest tam wyżej. To tam wyżej trzeba jeszcze wejść. Dobra. To spróbujemy wejść tam wyżej i zeskoczyć tam. To będzie miało więcej rąk i nóg. Co prawda będzie od nas wymagać trochę przebiegnięcia, ale powinno się udać. O matko, ale się zaraz gdzieś spierdzielę i się dopiero narobi. Czy jednak z osady chyba byłoby bliżej. Trudno. Jeszcze wyżej trzeba wejść. Okej. I tędy. Tu jest ten wodospad, nie? Okej, jesteśmy tu. Nie, no jak ja to zrobiłam? To nawet nie jest ten wodospad, hello! No przecież, że nie ten, to trzeba tamten wyżej. Teraz nie wrócę, tak? Cudnie. No niedobrze. Dobra, pozwólcie, że zrobimy to w ten sposób, bo zeskoczyła mnie tam, gdzie trzeba. Okej, to było tu. I to było gdzieś tutaj. Jeszcze kawałek dalej. O, tutaj gdzieś to było, nie? Dobra, to spróbujmy się tam dostać. Okej, już widać, że to jest tu. Korzeń leczniczy, ognisty korzeń, serafis, goblinie jagody. Goblinie jagody, czyli to nawet nie był szczaw królewski w tym miejscu, tylko inne rzeczy. Chyba, że to jeszcze niżej? Nie no, to tutaj było, dobra, czyli po goblinie w sumie żeśmy tu przyleźli, nie po szczaw. Chyba, że tam wyżej był szczaw i teraz spierdzieliłam sobie tutaj życie. Nie. Dobra, to spadamy stąd. Spadamy stąd na wysepkę.
Żeby nie było, to się uleczę raz tym. I wypijemy sobie... Nie wiem, ile miałam many, więc wypijemy sobie jedną setkę. Żeby było fair. Dobra, lecimy szybko. Pogadać już z Gernotem, że możemy odpływać. I teraz sobie już zrobimy stały zapis. Nawet może być ten sam. Zobaczmy. Wracajmy na statek. Dobrze. Rozdział 4, Warant. Tak, wywaliło mnie na spawning. O, mogę ich pookradać teraz, zresztą przecież już. Mamy wystarczającą liczbę zręczności, aż nadto. Dlaczego znów muszę wysłuchiwać skarg na twoje niestosowne zachowanie? Kiedy bijesz się w porcie z jakąś szumowiną, to twoja sprawa. Ale kiedy atakujesz swoich kolegów na statku, jestem zobowiązany ukarać ciebie. Jeśli ci to odpuszczę, to każdy dookoła zacznie robić, co zechce. Więc musisz zapłacić grzywnę, a zapomnę o twoim występku. Ile? Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Zadbam o to, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli i żeby twoja reputacja została odbudowana. Nawet nie wiem, ile mu zapłaciłam, nie? Bardzo trudno. No dajcie spokój. Pogadajmy z nim. Mam list od Lorda Andre. Chwała Innosowi. To naprawdę wspaniała wiadomość. To, o czym zawiadamia Lord Andre, jest prawdziwym cudem. Lord Andre pisze w swoim liście, że wykonałeś znakomitą pracę i jesteś godny zostać paladynem. Też tak sądzę i doszedłem do wniosku, że nadszedł właściwy czas na to. Udowodniłeś nam, że masz dość odwagi, umiejętności i przyzwoitości, aby służyć Innosowi. Twoje czyny świadczą o tym, że masz dobre i szczere serce. Więc jeśli chcesz, to jestem gotów uczynić cię członkiem naszego zakonu. Wiecie, co mnie śmieszy? Śmieszy mnie to, że powiedział mi, że mam na tyle przyzwoitości, a przed chwilą mnie opierdzielił, że bije randomowych ludzi i musiałam zapłacić za to krzywnę. Jestem na to gotów. Niech tak będzie. Wielu wkroczyło na tę drogę i oddało życie w imię Innosa. Czy przysięgasz uczcić ich pamięć swoimi dobrymi czynami i przynieść chwałę Innosowi na tym świecie? Przysięgam. Odtąd jesteś członkiem naszego zakonu. I tym samym stajesz się wojownikiem Innosa. Wręczam ci zbroję rycerza i broń. Noś to z dumą. Dobra, zanim popłyniemy... Naprawdę to zrobiłeś. Zostałeś paladynem. Muszę powiedzieć, że zrobiłeś na mnie wrażenie. I to nie tylko na mnie. Na pokładzie wielu myśli tak samo. Przyjmij moje serdeczne gratulacje. No dzięki. Chciałam sobie zobaczyć tą zbroję. No jest gorsza od pancerza łucznika, bo on był wzmocniony. Serio, nawet hełm. A ciekawe, czy mogę hełmy ulepszać. No i jak? Teraz jesteś paladynem. Pojęcia nie mam, dlaczego Lord Baldwin przyjął cię do naszej drużyny. Co to się wyrabia ostatnimi czasy? Kiedyś w naszych szeregach służyli tylko najlepsi z najlepszych. I dlatego nigdy nie będę cię traktować, jak prawdziwego paladyna. Jasne. Weź spierdzielaj, gościu. Ja tylko chcę zobaczyć, czy mogę ulepszyć pancerz. Gratuluję. Zostałeś paladynem i zrobiłeś ogromne wrażenie na drużynie. Szczerze mówiąc, to wielu na pokładzie uważało, że ci się nie uda. Nawet jak zostałeś drugim bosmanem, byli tacy, którzy wątpili, że zajdziesz tak daleko. Tylko Ernst i ja od początku wierzyliśmy, że dasz radę. W każdym razie w imieniu całej załogi gratuluję nominacji. Dziękuję. Na twoim miejscu zignorowałbym Ganeluna. Jego opinia się nie liczy. Na pokładzie nikt go nie lubi. Dobra, no dzięki. Warsztat, zobaczmy. No chyba nie za bardzo. O, możemy tutaj minerały rozdrabniać. Ale nie wszystkie, dobra. Amuletów, pierścieni, wzmacnianie pancerzy. Zbroja rycerza. Tylko ja nie wiem, czego ja potrzebuję, więc zerknijmy sobie najpierw do dziennika. Um,
To będzie gdzieś tutaj, wzmacnianie. Ciężki pancerz to nie, zbroja króla. What the fuck? Nie wiem. Magnata, Gomeza, bla 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 bla, no halo. Gdzie jest zbroja rycerza? Dwie garbowane skóry trolla i bryłki magicznej rudy. Stół do garbowania? Ty, my nie mamy stołu do garbowania chyba na statku, nie? Tak mnie teraz olśniło, że chyba nie. Witam. Wulwiasa mogę okraść, tak w ogóle. Czy on miał stały amulet, znaczy się stały eliksir do tego? Tak. Dawaj to. Idziemy pod pokład zobaczyć, bo tam znowu się jakieś itemy pojawiły. Okej. Zebrane. No tak, no nie mamy tutaj stołu. Naprawdę to zrobiłeś i zostałeś paladynem. Znam tylko kilku, którzy zrobili to w tak krótkim czasie. Dandolo, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to pogratuluję ci w imieniu Wulfiasa, paladynów i wszystkich marynarzy. Niemniej jednak chciałem pogratulować ci osobiście, ponieważ jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wytrwale dążysz do celu. Powodzenia na przyszłość. Dziękuję. Okej, no dzięki, na razie. Trzeba będzie się gdzieś zacumować, żeby sobie, wiecie, zabrać rzeczy. Jestem ciekawa, czy pokład jest otwarty. Nie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, czyli nie jest otwarty pokład. Bo ja chyba właśnie pod pokładem mam zestaw do garbowania, prawda? Czy mi się dobrze wydaje? Chyba tak. No to musimy pogadać sobie z naszym przyjacielem, czyli Lordem Baldwinem. Konrada mogę też okraść. Trudna kradzież. No, bardzo się spociłam przy tym, serio. Musimy popłynąć do Arantu. Asasyni chcą wysłać armię nieumarłych na pomoc orkom. Gernot już mi zameldował o tym strasznym zagrożeniu. A skoro z nas wszystkich najwięcej wiesz o tym problemie, to ty decydujesz, dokąd mamy konkretnie płynąć. Chcesz powiedzieć, że teraz mogę wyznaczać kurs dla statku? Zgadza się. W tak wyjątkowej sytuacji, jaką teraz mamy, nie możemy popełnić błędu. Najlepiej znasz plany naszych wrogów. Rób więc to, co uważasz za słuszne. Dziękuję, Lordzie Baldwinie. Nie zawiodę cię. Okej. No okej, czyli kopacza najpierw, tak? Obawiałam się tego. Tylko, że tam będzie jazda, rozruba jedna wielka na tym. A ja nie mam dostępu do dolnego pokładu na razie. To akurat bardzo słabe. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Ale teraz mogę pookradać przynajmniej wszystkich. Nie, nie ucz mnie strzelania z kuszy, stary. Będzie trudna. No dajcież spokój. Naprawdę w to wierzysz? W ogóle możemy dalej ten wątek kontynuować, więc przeklikajmy to, żeby się tego pozbyć, bo on wtedy nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. Także trochę śmiesznie. Dobra, obecne zadania. Jak widzicie, nam się pomniejszyło, teraz właśnie możemy udać się na Stare Wyspy i zrobić tam trochę cudów. Słyszę o tym po raz pierwszy. Tu możemy sobie też zupki ugotować, także warto by było ugotować to, co mogę, żeby mi dało jeszcze stałe bonusy. Myślę, że już poza odcinkiem to zrobimy. Jestem ciekawa, czy jakbym się scheatowała na drugą stronę, tam, to czy będzie stół do garbowania, ale podejrzewam, że nie, bo tam się dzieją akurat cuda. Ale spróbujmy. To było K. Nie, tu jest teraz właśnie puste.
Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. To jest akurat bez sensu. Nie, dobra, bo ja się zapisałam, no nie, na stałym tak, przed wejściem. Nie, tylko nie zapisuj mi tego, wczytaj. Dobra, moi drodzy, no to wydaje mi się, że zakończymy sobie ten odcinek na razie, już na dzisiaj. Mamy 4 rozdział. Możemy teraz płynąć tak naprawdę gdzie chcemy. Tylko najpierw trzeba część innych zadań załatwić, żebyśmy mogli w ogóle to robić tak w 100%. Więc najpierw trzeba będzie się udać dokąd? No, na Tamorę. Więc w kolejnym odcinku popłyniemy na Tamorę, spróbujemy odstawić tych kopaczy, dostać się do naszego kochanego przyjaciela, Bruna, żeby go poinformować, że kopacze są na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się i cześć!